Cześć, jestem Karincia i witam Was w kolejnym odcinku serii Uciekinier, czyli wyzwania Runaway King Challenge i witam Was w Sulani, gdyż tak, przeprowadziliśmy się właśnie do tego miasta i mieszkamy właśnie w Sulani. A dlaczego mieszkamy w Sulani? Można by tutaj zapytać, dlaczego akurat to miasto, to miejsce? Tak jak mówiłam Wam w poprzednim odcinku, Karol po swoich urodzinach, gdyż teraz jest już młodym dorosłym, w poprzednim odcinku go postarzyliśmy ładnie, zaczął szukać nowego miejsca dla siebie, nowego miejsca do zamieszkania dla siebie i dla swojej córki, żeby już po prostu wynająć je na własne imię i nazwisko, no bo teraz, gdy jest już dorosły, tak naprawdę nie musi się przed nikim ukrywać, nie musi się ukrywać przed opieką społeczną, nie musi się ukrywać przed policją, ale w tym sensie, że nie musi się jako on ukrywać, jako Karol, którego mogą szukać rodzice. A więc on się nie musi ukrywać, może mieszkać gdzie chce, być kim chce, pracować gdzie chce. Ma po prostu taką wolność, bym powiedziała, do bycia tym, kim chce. I właśnie szukając dla siebie własnego lokum, mówię, żeby wynająć już na własne nazwisko, no bo poprzednie mieszkanie tak naprawdę było na fałszywej imię i nazwisko, jak pamiętacie, mówiłam. Poza tym Karol zaczął szukać pracy. I gdy zaczął szukać pracy, doszło do niego fakt, że jest po prostu niewykształcony i że jeśli właśnie chodził na rozmowę o pracę i ludzie go pytali o jego wykształcenie, no to on musiał powiedzieć, że on niestety skończył tylko podstawówkę. I niestety taka była smutna prawda, on nie miał żadnego wykształcenia. I dlatego też Karol, po prostu mając tę wolność w byciu, gdzie chce, kim chce, zauroczyła go oferta Sulani. Po prostu zauroczyło go to miejsce, miejsce, gdzie może mieć własny domek w przepięknym miejscu, z przepięknymi widokami. Dodatkowo jest to miejsce, do którego wcześniej nie mógł podróżować, no bo troszeczkę właśnie mogłoby być troszeczkę zamieszanie, jeśli by chciał, wiecie, wsiąść w samolot i wylecieć, bo no bo niestety tutaj mogłaby właśnie, mogłaby go policja po prostu namierzyć i mógłby po prostu nie wsiąść w ten samolot, a więc teraz w końcu, gdy może swobodnie podróżować, gdy może mieć swój paszport, normalny, zwykły paszport i może w końcu, mówię, podróżować, no to on się na to skusił i właśnie stwierdził, że właśnie takie miejsce jak Sulani w końcu może odwiedzić. Poza tym na Sulani Karola właśnie oczarowała oferta właśnie ekologa. Jak tak mówiłam w poprzednim odcinku, Karol dosyć mocno jest związany z tą naturą, bo i właśnie sadził kwiatki i właśnie robił te kompozycje kwiatowe. Później troszeczkę właśnie przerzucił się na robienie rzeźb z drewna, więc taki bardzo dosyć mocno jest związany z tą naturą od początku tego wyzwania. Zresztą na samym początku wyzwania to on spał, kurczę, w parku. Więc troszeczkę też widział wpływ człowieka na naturę, to jak należy się zajmować roślinkami, bo troszeczkę roślinek swoich miał. Niewiele, bo niewiele, ale troszeczkę miał, troszeczkę ich zbierał. Zbierał skałki i cały czas ten kontakt z naturą miał. Zresztą mieszkał przed chwilą w dużym mieście i widział, jak to miasto wpływa na naturę, więc stwierdził, że kwestia ekologii i ochrony środowiska jest mu jednak bliska. No i to była taka praca, gdzie tak naprawdę nie wymagano od niego za dużej znajomości właśnie wiedzy, za dużej znajomości biologii, jak na razie na tym podstawowym poziomie. Naprawdę na Sulani władze chcą po prostu zatrudnić kogoś, kto będzie im po prostu oczyszczał plażę i zbierał po prostu te śmieci, które tam są. I po prostu Karol się do tego po prostu w tym momencie nadaje. A praca płatna źle nie jest, więc Karol stwierdził, że tak, że się przeprowadzi właśnie na Sulani po prostu, bo jest tu pięknie, bo tu w końcu może przyjechać bez żadnych kłopotów. No i po prostu to jest miejsce, które da mu pracę. Za chwilę tę pracę podejmiemy, bo jeszcze jej nie podjęłam, a więc za chwilę sobie ją razem podejmiemy. No i co? I sobie tutaj mieszkamy. Mieszkamy w tej wyspie, tak jak ja to bardziej określam, taką wyspą tubylczą, gdzie jest to właśnie miejsce na festiwale, dlatego właśnie tutaj mieszkam, bo tu są właśnie te różne festiwale, święta czy coś takiego. I właśnie będziemy się starali sobie brać w nich udział i po prostu łatwiej je zauważyć, gdy tutaj się mieszka, bo jak się mieszka w innych miastach, to później tego nie widać, czy jakieś święto jest właśnie, czy jakiś tam festiwal tutaj jest, bo nie ma żadnych powiadomień, a więc tutaj dlatego wybrałam to miejsce, żebyśmy po prostu mogli zauważyć, kiedy te rzeczy się po prostu pojawiają, bo inaczej byśmy tego nie byli świadomi, a chciałabym tego jak najwięcej tutaj
doświadczyć z Wami. O, i tyle. I mieszkamy sobie właśnie w tym domku. Ten domek lekko zmieniłam i jeszcze lekko będę go w przyszłości zmieniać, bo nam niestety nie wystarczyło simolonów na wszystko, co bym chciała, więc tutaj też na przykład zmniejszyłam ilość tutaj tarasu, którą mamy, bo musiałam naprawdę oszczędzać simolony. Zresztą widzicie, mamy 91 simolonów, a i tak posprzątałam strasznie dużo rzeczy. Rozmnożyłam żabki, sprzedałam większość kwiatów, jaką mieliśmy. Stawiłam sobie po jednym tutaj, powiedzmy, tylko egzemplarzu. Bo naprawdę z simolonami jest cienko, naprawdę, naprawdę cienko. Jeśli zobaczycie tutaj wyposażenie tego domu, no to jest cienko. Jest cienko, mamy słaby tutaj materac, mamy jakieś takie podstawowe, powiedzmy tutaj rzeczy, podstawowe, tanie umeblowanie tego domu, bo musiałam oszczędzać na wszystkim. Niestety mieszkania są bardzo tanie, więc do mieszkania się było łatwo wprowadzić. A mnie niestety domy w Sulani i parcele w Sulani tanie nie są, więc tutaj niestety nie było nas na dużo stać, więc troszeczkę jest to też wszystko przebudowane. Jak widzicie, Karol nawet nie ma w tym momencie własnej sypialni, bo mnie nie stać na ściany, żeby mu odgrodzić te sypialnie. No, ale w przyszłości myślę, że mu tu może zrobię sypialnię, może ten dom troszeczkę właśnie przedłużę, przeciągnę troszeczkę tutaj i tutaj gdzieś wmieścimy sypialnię dla Karola, tak mi się wydaje. Tutaj w przyszłości można zrobić drugą łazienkę na przykład. Tutaj właśnie dołożyłam nasze pralki, na szczęście tutaj łazienka była przewidziana bardzo duża. No, ale też to miejsce, ten dom musiałam kupić niestety niewyposażony, bo na wyposażony Karola nie było stać, więc właśnie tutaj kupiłam niewyposażone miejsce, bo ty, i wyposażyłam je sama, bo ty na tyle tylko nas było stać, więc to w przyszłości się na pewno zmieni, bo mówię, niestety z kasą było cienko, strasznie cienko i tutaj, no Karol powiedzmy, że dużo wydał na bilety lotnicze, powiedzmy sobie szczerze. O, widzę, że mała jeszcze jest śpiąca, ale powoli trzeba było ją budzić, kurczę. A niestety, no dobra, niech sobie jeszcze mała śpi, jest dopiero 6 rano. Karol może za chwilę zacznie właśnie, o właśnie, podejmie karierę i zobaczymy, może właśnie dzisiaj do pracy coś pójdziemy, coś zrobimy. Fajnie by było. I mamy zimę oczywiście, a więc dalej to samo. Mamy powiedzmy drugi tydzień zimy, więc powiedzmy czeka nas niedługo zimowa fiesta, później Sylwester. I sobie będziecie mogli zobaczyć, jaka tutaj pogoda jest zimą, bo wydaje mi się, że też wiele let's play będzie po prostu na polskim kanale. Już jest na polskim kanale, gdzie ludzie albo wiosną zaczynają, albo latem. A wydaje mi się, że nikt nie zaczyna zimą, więc fajnie będzie właśnie zobaczyć, jak to po prostu wszystko wygląda zimą. Więc tutaj mamy też tutaj możliwość skakania z pomostu prosto do wody, bo to kupiłam tę drabinkę specjalnie, więc jest tutaj parę rzeczy, którą możemy porobić. Niestety nie było nas stać na żadne skutery wodne ani nic, no niestety. Na razie to musimy sobie odpuścić, więc dzisiaj praca ekologa. Aha, w niedzielę oni nie pracują, więc dopiero w poniedziałek rozpoczniemy pracę ekologa. Niestety tylko 14 simolonów za godzinę. No ale po prostu wakat jest na miłośnika przyrody, powiedzmy poziom numer 1, tak najniżej zaczynamy, bo wiadomo, Karol miał 2 w szkole, więc zaczynamy najniżej jak tylko się dało i jak widzicie, zadaniem codziennym jest edukowanie innych simów na temat ekologii, proszę bardzo, ale chyba nam to się za chwilę zmieni. Tak, zmieni się nam na badanie tematyki ekologii. To będzie coś, co Karol będzie właśnie w najbliższym czasie bardzo namiętnie robił. Zresztą nie stać nas było na biurko, jak widzicie. Więc znowu laptop musi lądować w wyposażeniu Karola, żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. Ja myślę, że właśnie Karol rozpocznie właśnie od badania tematyki ekologii, gdyż Karol właśnie widzi. On widzi, że on, żeby awansować, on się musi uczyć. I on będzie dużo właśnie spędzał przed komputerem, badając właśnie tę tematykę ekologii, żeby się po prostu czegoś nauczyć. Bo on nie zna w ogóle biologii, nie zna chemii, więc on się na razie na tym po prostu nie zna. A więc on jest świadomy tego, że on jest niewykształcony i że żeby awansować i po prostu coś więcej zrobić w tej karierze, on się musi uczyć, więc on na pewno po kilka godzin dziennie przed komputerem będzie spędzał. Będzie starał się również zapoznać innych ekologów, którzy po prostu będą mogli mu po prostu tutaj przekazać swoją wiedzę i po prostu się z nim podzielić tym, co wiedzą. I żeby po prostu wyciągnąć od nich jak najwięcej po prostu i tyle, żeby móc po prostu się od nich czegoś dowiedzieć i żeby po prostu mieć i zwiększać tę swoją bazę wiedzy, bo on wie, że jeśli chce po prostu badać ekologię i coś z niej wyciągnąć i coś tutaj wiedzieć na ten temat, no to po prostu ta ekologia i te sprawy takie biologiczno-chemiczne musi poznać. A więc tutaj na pewno Karol będzie się na pewno dużo uczył w najbliższym czasie, bo on zdaje sobie sprawę, że jako nastolatek
miał troszeczkę laby, powiedzmy pod tym względem, i teraz musi po prostu jako dorosły nadrabiać. I niestety taka jest smutna prawda w życiu, że jeśli jako nastolatek i dziecko się nie uczycie, to niestety jako dorosły później musicie nadrabiać. Więc tutaj fajnie, że nam już weszły jakieś simolony właśnie za wykonanie tego zadania, bo nam się to na pewno przyda. Na pewno jak tylko Karol się wyśpi, to również sobie weźmiemy jakąś pracę dorywczą. Cokolwiek, żeby po prostu tutaj trochę simolonów zarobić, żeby po prostu coś tutaj było. Na pewno sobie również poszukamy tutaj jakichś muszelek czy czegoś, żeby naprawdę zarobić. Są tutaj kilka takich miejsc, jest, ja może spowolnię czas, w których się pojawiają muszelki, a więc nie trzeba ich dokładnie szukać. O, właśnie, tu już na przykład jakaś muszelka leży. I to na pewno będzie miejsce, gdzie po prostu będziemy mogli w przyszłości znaleźć po prostu muszelki. Tu na pewno będą zawsze się pojawiać. Gdzieś są jeszcze inne miejsca, wydaje mi się, że gdzieś tutaj się chyba jeszcze pojawiają. Wiem, że z tej strony wysp się gdzieś jeszcze pojawiają. O, tu! I chyba nawet jest konha? Czy to jest konha? Tak, nie. Nie. Tak, jest! Zwyczajna konha, więc to jest specjalna muszla, dzięki której możemy rozpoznać, kto jest syreną, a więc tam w pewnym obrębie właśnie ta konha działa. O, właśnie tu też chyba leży konha, a więc tu też na pewno będą leżały w przyszłości sobie muszelki, więc na pewno je sobie zbierzemy. Właśnie w pewnym, to chyba nie jest duży obszar, ale w pewnym obszarze wokół nas, jeśli właśnie nasz sim zadmie w tę konhę, więc właśnie nawet zadmie w konhę, to właśnie jeśli ktoś jest syreną, to wokół nas to po prostu podejdzie do naszego sima i tam będzie się zachowywał jak delfin troszeczkę, więc taką zrobi interakcję właśnie jak delfinek i właśnie będzie można potem rozpoznać, kto jest tutaj właśnie tym, kto jest syrenem, a kto nie. Jeśli będziecie chcieli kogoś troszeczkę zdemaskować, to właśnie w ten sposób. Dobra, więc co? Ja sobie pozbieram muszelki, żeby nie było. Chciałam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że taką, tak jak mówiłam w poprzednim odcinku, wszystkie nastolatki, tutaj zadmiemy sobie w konchę, ale nikt nie przybędzie. Jak właśnie niestety w tę konchę możemy zadąć i dopiero wtedy możemy ją sobie właśnie, nasz sim ją schowa do wyposażenia, bo bez zadęcia w nią nie możemy jej włożyć do wyposażenia. Wszystkie pozostałe tak naprawdę muszelki możemy sobie po prostu właśnie schować do wyposażenia. Czy tu jest jeszcze jakaś? Nie. Czasami jest kilka muszelek w jednym miejscu w sobie i właśnie warto spojrzeć, czy właśnie jeszcze coś czasami nie leży właśnie do zebrania. W szczególności jeśli kilka dni nie zbieraliście, to na pewno w jednym miejscu będzie kilka muszelek, więc tutaj na pewno warto o tym pamiętać. Mamy tutaj małą konchę za 20 simolonów. O, proszę bardzo, Sofia nas przyszła odwiedzić. I właśnie sobie przerwałam myśl, że właśnie postarzyłam wszystkie nastolatki i wszystkie dzieci właśnie w górę, więc powiedzmy wszystkie nastolatki teraz są już młodymi dorosłymi, a wszystkie dzieci są nastolatkami. Oczywiście te dzieci i te nastolatki, które były powiedzmy od początku gry dziećmi bądź nastolatkami, więc tutaj nie postarzałam na przykład Eevee Delgato, która dopiero niedawno stała się na pewno dzieckiem, więc jej nie postarzałam, bo wiem, że ona zaczynała grę jako małe dziecko, więc ją po prostu jeszcze jako dziecko zostawiłam. Ale wszystkich tych, którzy byli od początku gry stworzeni przez twórców grę, jako właśnie dziecko czy nastolatki właśnie postarzyłam, nie bierz jej na barana, ona wie co ma robić. Karol, ty masz iść zbierać muszelki. No, idź zbierać muszelki. Ona wie co ma robić, ona miała iść siku. Młoda, miałaś iść siku, bo mi zaraz w pieluchę zrobisz. No, a więc masz, młoda, wiesz co robić. I poszłam z panią Pancake. Pani Eliza Pancake zrobiła... O, właśnie on skoczył do wody! Zrobiła tort i prawie wszystkie domy odwiedziła. I właśnie postarzała wszystkich simów. Jedynej osoby, której nie mogła pani Pancake postarzyć, to był Orange Bailey Moon, bo nie mogła wejść do jego domu, bo on jest gwiazdą. On mieszka w domu gwiazd, więc tutaj automatycznie musiałam do tej rodziny wejść i go postarzyć sama za pomocą właśnie tortu. A wszystkich innych nastolatków, których nie postarzyłam w poprzednim odcinku, to właśnie postarzyła pani Pancakes. No i bardzo ładnie odwiedziła wszystkie damy, więc jestem z niej dumna, bo to poszło fajnie i sprawnie. Jeśli chodzi o ubranka, to i Karol, i nasza mała Michalinka mają kilka nowych ubrań. W szczególności Michalinka, która miała bardzo ciepłe ubranka, właśnie ma teraz kilka nowych ubranek, żeby po prostu mogła tutaj po prostu latać w nich, bo tutaj będzie zawsze ciepło raczej ciepło. Wiadomo, teraz mamy zimę, więc jest troszeczkę chłodniej, ale w przyszłości myślę, że może tutaj być po prostu troszeczkę cieplej zapewne, a więc młoda ma nowe ubranka. Tak, Karol jej kupił,
żeby po prostu miała tutaj w czym chodzić. O. Karol, zadałeś? Nie, jeszcze płyniesz po te konchy. Wybrałeś właśnie płynięcie wodą. Myślę, że to chyba nawet najszybszy sposób chyba wybrałeś, szczerze powiedziawszy. Czy ty ubrałeś nowy strój kąpielowy? Chyba nie, nie masz chyba nowego stroju kąpielowego, to jest twój stary strój kąpielowy, ale masz, ma też nowy strój na co dzień, o właśnie, tak, a więc ma chyba strój numer 2 albo 3 mu dałam, więc już ma kilka tych stroi. No i co, i zadałeś w konchy i już mamy dwie konchy, myślę, że sobie jedną zostawimy, bo może w przyszłości być przydatna. Ale tę drugą sprzedamy jak najbardziej. Czy już mogę? Tak, możemy rozmnażać żabki, o tak. Jak dobrze, bo my simoleonów to po prostu potrzebujemy na teraz dosłownie. I poszukaj jeszcze, przeszukaj jeszcze plażę w poszukiwaniu tutaj jakiś właśnie muszelek. I myślę, że może nawet mógłbyś właśnie podjąć pracę dorywczą, a więc za chwilę wrócimy do domu i podejmiesz sobie jakąś pracę dorywczą, a więc dam mu, żeby podszedł tutaj. Chłodno ci jest, no tak, bo jest zimno. No tak, jest zimno. Chyba nic nie znalazłeś, co nie? Niestety nie. Dobra, a więc wracaj do domu. Zresztą ci zimno, więc... No zima jest, no niestety zbytnio się tutaj nie można cieszyć tą właśnie ciepłą pogodą, tym oceanem, bo jest zimno, ale widoki są po prostu piękne. Po prostu idealne i nie wiem, jak tutaj będzie z deszczem i ze wszystkim. I widzę, że dzisiaj na razie jest wietrznie, a więc deszczu na razie nie ma, ale jest wietrznie. O, młoda ma, miałaś pokazać swój strój, więc proszę bardzo, podejść mi tutaj. Proszę bardzo, do przodu dwa kroczki. I proszę bardzo, tak młoda wygląda w swoim stroju codziennym numer 2. Jej może założę strój na zimną pogodę, bo też jej dodałam właśnie taki, jak ma strój codzienny numer 1. Bo nie chciałam, żeby tutaj w kurteczce latała, gdy jest tylko zimno tak naprawdę, więc ona ma też troszeczkę inne właśnie. Dała mi drugi po prostu strój, żeby mogła na przykład pobawić się w piasku, więc proszę bardzo, że, i żeby było jej cieplutko, a żeby nie wyglądała jak jest w puchowej kurtce, więc... Żeby nam po prostu tutaj w puchowej kurteczce nie latała. Karol do nas tutaj widzę płynie, a widzę, że w wodzie mu jest nawet chyba okej, więc nie jest mu aż tak zimno w tej wodzie. To fajna sprawa, bo za chwilę młodą też będę chciała wysłać do wody, żeby nam tutaj się pokąpała, bo w końcu będzie można... O, miałam właśnie wyczyścić ten nocniczek, dziękuję ci, Sofia. A ja nie widziałam jeszcze tej interakcji i Michalina znalazłaś... Ale super! Ona wyciągnęła normalnie. Ja jeszcze nie bawię. Wow! I jeszcze ona widzi tutaj takie rzeczy fajne, jak się na nią przełączy. Nie widziałam jeszcze tej interakcji, szczerze powiedziawszy, bo jeszcze nie bawiłam się tutaj małym dzieckiem, więc tutaj to, co widzę przed wami, to jest pierwszy raz, jak to widzę. Bo do teraz się bawiłam tylko dorosłymi i dziećmi. Małymi dziećmi się jeszcze nie bawiłam. Znaczy nie, dorosłymi tak naprawdę. Małymi dziećmi. Dziećmi to tak. Tyle, co mogliście zauważyć w odcinku z 100 dzieci. O, to tyle się bawiłam, więc raptem nic. O, ale małego dziecka jeszcze nie widziałam, więc to też dla mnie jest coś fajnego. Więc znajdźmy tę pracę dorywczą. Nie wiem, czy ty chciałeś zrobić, a chciałeś się po prostu pooglądać. Znajdź pracę dorywczą lepiej. No i oczywiście dostajemy również gwiazdki, więc jeśli szybko wypełnimy zadania, to będziemy mieli tutaj gwiazdki, więc to jest taki sposób oceniania nas, powiedzmy troszeczkę taki sposób troszeczkę właśnie amerykański bym powiedziała, ale możemy sobie tutaj brać jakieś zlecenia, jakie chcemy. Te, które są jak najszybciej, to po prostu idziemy w dane miejsce od razu, nasz sim i znika i nie możemy nic zrobić i dobrze jest mieć ten zalecany poziom umiejętności, jaki tutaj mówią, żeby po prostu dobrze wypaść. Tam, gdzie właśnie mamy jakiś termin do zrobienia, to po prostu musi nasz sim coś sam zrobić, a więc my musimy coś tutaj mu pomóc. Więc tutaj pewnie będzie poszukanie jakichś muszelek za 61 simoleonów. Tu jest jak najszybciej, to nie biorę, tych jak najszybciej nie będziemy brali. Tu jest chyba żaby, tak? Potrzebuję jak najwięcej okazów, ok. Gwarantuję, że po zakończeniu analiz wszystkie zostaną wypuszczone na wolność. Za 90 simoleonów pan Johnny potrzebuje zest. I tu jest jak najszybciej. No to biorąc pod uwagę, że jest tylko muszelki oraz rybki, tu sobie weźmiemy najpierw muszelki, a później rybki, bo sobie dzisiaj weźmiemy oba. I najpierw sobie poszukamy rybek, a w międzyczasie jak rozmnażamy żabki, to właśnie później mu wyślemy tę żabkę, którą sobie rozmnożymy, no ale stracimy 200 simoleonów na tym. Ale niestety chyba nie mam możliwości tutaj innej pozyskania żab, niestety, chyba żebyśmy poszli nad wodospad.
Dobra, ale Karol, szukaj żabek. Szukaj tych... muszelek. Chociaż nie młoda ma muszelkę. Nie, to... Tak to zrobimy i Karol ma muszelkę. I musimy mu wysłać, a więc musimy kliknąć na skrzynkę pocztową i wysłać, proszę bardzo. A więc Karol, nawet nie szukaj. Nie no, za chwilę sobie poszukamy albo z Sofią porozmawiamy. O, i jeszcze dostaliśmy napiwek i poprawa relacji z Baką. O, proszę bardzo. Jeśli chodzi o właśnie o żabki, to nie. To fajnie byłoby złapać jakąś tanią żabkę, więc sobie pójdziemy na drugą wyspę, tę wyspę ekologów, jak ja na to mówię. Jest Muapalem, tak chyba się, czy coś takiego się nazywa. Tam sobie pójdziemy. Tylko niech mała się jeszcze pobawi w piesku chwilę, bo tak słodko wygląda, ale ona super wygląda, naprawdę. Naprawdę, naprawdę super wygląda. Ja muszę zresztą pobrać jakąś fajną parcelę właśnie dla młodej, żeby właśnie była na Muapalem, żeby tam się mogła bawić młoda. I przebywać, jak tatuś robi rzeczy związane z pracą, więc tutaj na pewno coś tam sobie porobimy, a na tej drugiej parceli po prostu ona sobie buduje domki z piasku. O, i sobie zabierzemy Sofię z nami, która już do nas przyszła, więc tutaj, żeby po prostu z nami była. Ty, Karol, jesteś głodny, widzę, młoda też jest głodna. Też jest troszeczkę głodna. Może sobie najpierw zjemy przed pójściem. A bo ty nie zjadłaś do końca, widzę, młoda panno. Halo, halo. Proszę mi tu ładnie dojeść, młoda panno. I widzę, że niestety nie przyszło nam tutaj, niestety, wyspiarskie powitanie, o, bo tak to chyba się teraz nazywa, niestety chyba nie przyszła. Widzę, że jakiś sąsiad przyszedł, on do nas zapuka. Zapuka do drzwi, ale to chyba nie będzie jako wyspiarskie to właśnie przywitanie, niestety, bo oni wtedy przynoszą tę miskę do tego napoju nowego, zapomniałam jak się nazywa. Kawa? Tak, chyba tak. No, a więc, ale chyba niestety nie przyjdą do nas, a więc nie dostaniemy miski kawy. Dobrze, ale zrób uprzejme powitanie, no tak, bo ty masz wysokie maniery, więc teraz jak się z nim powitasz, to momentalnie pasek przyjaźni będziecie mieli prawie zapełniony, prawie jesteście przyjaciółmi. Poznajmy go i on jest, tak, on jest naszym współpracownikiem, tak jak pamiętałam, więc on będzie z nami pracował. Młoda, co ci się nie podoba w tym? Aha, to się ześmiergło. Dobra, młoda, damy ci coś lepszego do zjedzenia, nie martw się. Mamy tutaj sałatkę ogrodową, proszę bardzo. Możesz sobie wziąć porcję, mamy jeszcze jedną sałatkę ogrodową. Tak, o, nawet mieliśmy jakąś sałatkę ogrodową, a ja zrobiłam drugą. Ale Karol, też możesz sobie wziąć porcję, proszę bardzo, bo ty też jesteś głodna, więc sobie oboje tutaj razem coś zjecie. O, i właśnie możesz pokazać ludziom swój strój nowy, codzienny, proszę bardzo. Nie patrz na młodą, nie, nie, młoda się sama sobą zajmie, proszę bardzo, Karol. Zrób, co ci powiedziałam, co? A nie rozmawiasz z gościem. Z gościem możesz rozmawiać podczas jedzenia, Karol. No, a więc proszę bardzo, zwolnić gościa i nam się tutaj ładnie przebrać. Przebierzesz się, czy nie? Czy po zjedzeniu się dopiero przebierzesz? Halo, Karol. O, jest! Niech się jeszcze tylko zmieni, proszę bardzo. To jest jego strój. To nie jest strój chyba z nowych rzeczy. Chyba nic nowego na sobie w tym momencie Karol nie ma, więc niestety, ale bardzo fajny jest strój. Myślę, że idealnie się wpasowuje tutaj, powiedzmy, w okolicy, bym powiedziała. Tak spoglądam na tę budkę, czy to jakiś balon wisi, czy nie. Jeśli będzie jakiś balon przywiązany do tej budki, to oznacza, że właśnie ma miejsce jakiś festiwal, więc na tę budkę będę sobie co jakiś czas spoglądać, bo to będzie właśnie oznaczało, że festiwal jakiś trwa, bo mówię, żadnych powiadomień niestety nie ma o tych festiwalach i z tego powodu jest mi bardzo przykro. I właśnie tutaj właśnie ta budka jest dla mnie zawsze wyznacznikiem tych festiwali, więc tutaj o, można sobie tak zrobić, wiecie, ekran troszeczkę w górę, pole widzenia, żebym po prostu ją widziała. Ale myślę, że o 18 chyba się nic nie rozpoczyna, chociaż nie, czasami są takie bardziej wieczorne, ale zawsze przeważnie troszeczkę wcześniej są te festiwale, więc to też warto sobie przebywać w domu, bo wtedy mają miejsce. Nie zawsze mają miejsce tutaj, czasami mają miejsca w tej okolicy, o, więc po tej stronie, więc to też warto później spoglądać i się rozglądać, bo już wiem, bo kilka dni już tutaj w tej simowej okolicy swoją prywatną rodzinką grałam, więc mam troszeczkę rozeznanie, ale troszeczkę. Dobra, Karol, jeszcze na toaletę, a my mieliśmy jechać na Muapalem. Widzę, że ty w ogóle zmęczony, ale musimy tę żabę znaleźć, żeby móc wziąć tę pracę dorywczą, więc tutaj musimy się postarać.
bo bym chciała wykonać te... Aha, 160 mamy żabkę, okej. Okay. Żeby po prostu jeszcze to zrobić. Młoda poszła się bawić tutaj domkiem dla lalek, ale mogłaby się na przykład porozmawiać sobie z Sofią, żeby sobie troszeczkę uwagę podnieść. O, gdy jeszcze Karol idzie na toalety. Ja wiem, jesteś zmęczony. O, zabawy ci brakuje. Ale bym chciała żabki połapać, więc Karol, musisz wytrzymać. Proszę, wytrzymaj. Czy tobie się będzie uwaga powiększać, czy nie? Rozmawiając z Sofią. Chyba nie. O nie. Chyba nie. O nie. Dobra, lecimy. Lecimy na Młapalem. Zaraz po raz sprawdzimy, jak to się wymawia. Po te żabki. Młapelem. Pelam. Pelam. Młapelam. O, Młapelam. I sobie tak zastanawiam, gdzie się pójdziemy. Może tutaj. Właśnie to jest parcela, na której muszę zrobić po prostu jakieś właśnie, jakąś plażę. O, i taką plażę z rzeczami dla małych dzieci. O, żeby po prostu Michalinka miała co tam robić. A więc Luna również już jest młodą dorosłą, więc tutaj wiadomo, widzicie. I sobie zabierzemy po prostu naszych gości ze sobą. No i co? I Michalinka sobie będzie tutaj robiła rzeźby z piasku. Właśnie może zróbmy stwórz wiele, bo widzę, że, nie, że możesz jedynie z Karolem budować. Ale zróbmy to tak, a Karol po prostu nie będzie w tej grupie uczestniczył, proszę bardzo, więc jemu tutaj ignorujemy to. I Karol idzie sobie tutaj do wodospadu, bo tutaj właśnie można łowić żabki. Proszę bardzo. Więc proszę bardzo, podejdź mi tutaj. I tutaj za chwilę sobie zrobimy wab żaby. I będziemy sobie je wabić i później sobie będziemy je łapać. Żeby mieć jakąś właśnie do zlecenia żabkę. Jak wrócimy do domu, to właśnie weźmiemy sobie to zlecenie, żeby po prostu je jak najszybciej zrobić. Żeby po prostu dostać też jak największy napiwek za zrobienie tego właśnie zadania. Proszę bardzo, no widzę, że młoda jesteś smutna, bo nie masz tutaj kontaktu z nikim. Ale jak wrócimy do domu, to Karol ci przeczyta bajeczkę na dobranoc. O. Bardzo Karol sobie ładnie tutaj płynie. Ja wiem, że jest troszeczkę zimno, więc może mu być trochę chłodno. A nie, jesteś po prostu... Na razie jest tylko zmęczony, więc to też... Też swoją drogą. Na razie tutaj z zbieraniem... a czy te żaby, które tu kicają, można złapać? Chyba nie. Nie będziemy się przejmować na razie sprzątaniem tej wyspy, bo to zrobimy sobie w następnym odcinku, gdy będziemy mieli już takie zadanie w pracy. A więc następnego dnia, gdy sobie pójdziemy do pracy i z zadaniem do wykonania w domu będziemy mieli po prostu... właśnie oczyszczanie plaży, to wtedy sobie właśnie oczyścimy ją na przykład o właśnie z takich tutaj zabrudzeń. A więc to sobie będziemy powoli robić w następnym odcinku. Proszę bardzo. I Karol łapie żabę i mam jakąś pasiastą żabę liściastą. Jest ona dużo warta? 10 simoleonów. A więc powiedziałabym szczerze, idealnej o idealnej wartości. O, proszę bardzo. Jakie fajne tutaj te powiedziałabym zamki z piasku, tutaj prawdziwy zamek z piasku, tutaj żółw, a tutaj krowokwiat, proszę bardzo, młoda zrobiła krowokwiata, proszę bardzo, więc co, możemy wracać do domu, wiadomo, Karol zmęczony, a my tutaj tylko po żabki żeśmy przyjechali, no więc możemy wracać i myślę, że naszych gości zostawimy sobie tam, chcieli tam wyruszyć, wiecie, w ocean, to niech sobie pływają, a my wracamy sami z Michalinką. No i Michalinka co? Michalinka może na razie tutaj, proszę bardzo, obejmij misia, na razie do środka idź, a Karol weźmie właśnie sobie pracę dorywczą, proszę bardzo, mam nadzieję, że nadal jest ta praca dorywcza tam. I właśnie wyślemy za chwilę żabkę, bo chyba musimy wysłać tę żabkę, więc zresztą za chwilę zobaczymy, jaką mieliśmy ocenę. O, właśnie, proszę bardzo, mamy 3 gwiazdeczki, to zrobiliśmy i kolejne właśnie są dostępne, więc proszę bardzo, żaby. Proszę bardzo. I musimy pewnie wysłać żabę, tak? Łap! O nie! Ja myślałam, że będziemy musieli tylko wysłać żabkę, my musimy... Ale fail! Ja chciałam to szybko, ładnie zrobić. Aj, no to co? Powtórka z rozrywki. Lecimy na Młapalem i straciłam czas. Straciłam czas, no, no ale cóż. Mam nadzieję, że, że nie będę musiała drugi raz ich wabić, po prostu. Jakieś... Po prostu tu przyjechaliśmy i nam się zaliczyło. Ale szczęście. Ale co, muszę przesiedzieć ekrany ładowania, to muszę przesiedzieć. Ale bardzo fajnie. Wielki sukces. Okej, jest super.
Więc zrobiliśmy to, może jeszcze tylko pokażę wam. Nie możemy zrobić. Aha, internet nie działa bez przyłącza, tak. Ta parcela ma cechę parceli właśnie, że nie ma prądu, więc żeby wam pokazać, jaką mam ocenę, muszę przesiedzieć kolejny ekran ładowania. Naszych gości zostawiamy tam. No dobrze, teraz Karol, możesz pokazać, jaką teraz masz ocenę. Nie są dostępne w tej chwili. O nie, sprawdź ponownie o 8 rano. Okej, nawet nie wiedziałam, że jest jakiś limit czy coś. No to w takim razie w następnym odcinku wam pokażę, jaką Karol ma w tym momencie ocenę właśnie tam w pracach dorywczych, które będziemy brali na pewno nie raz. A więc na pewno nie raz, nie dwa różne prace dorywcze Karol będzie brał, żeby po prostu sobie dorobić, bo zobaczcie, w tym momencie mam już 876 simolonów. Ja wiem, że też tutaj... A tę żabkę mamy, którą złapaliśmy, więc ją możemy jak najbardziej sprzedać, ona mi jest niepotrzebna. Więc to tutaj, jak widzicie, jak najbardziej... Karol, gdzie ty czytasz temu małemu dziecku do snu? Halo? A ciekawa sprawa, pierwszy raz widzę, żeby tak sim zrobił. Karol, czegoś nowego mnie uczysz, więc Karol na pewno nie raz, nie dwa będzie brał po prostu te prace dorywcze, żeby sobie po prostu dorobić i żeby po prostu tutaj ulepszyć te rzeczy, żeby mogło mu też na przykład lepsze łóżko kupić, nie wiadomo, żeby się szybciej wysypiał, no bo w tym momencie ten jego, tempo wysypiania się będzie fatalne, więc tutaj na pewno będziemy to robić, na pewno będzie Karol zbierał muszelki, które się tutaj na pewno będą właśnie pojawiały. O, widzę, że tu się już chyba nowe zresztą muszelki pojawiły, nawet nie mam, nawet może być ich kilka w tym miejscu, więc sobie też to zobaczymy w następnym odcinku, więc tutaj na pewno sobie to pozbieramy. Tam widzę, się zrobiła pewnie kolejna muszelka, zapewne tam też gdzieś jest, więc to na pewno sobie porobimy, właśnie tutaj pobędziemy, jeszcze sprawdzimy, czy jest jakiś festiwal. Nie, nie ma, więc tutaj, aha, tu poza tym tu jest budka z zapasami, więc jakby co, zawsze możemy tutaj kupić na przykład ręcznik, czy na przykład skuter wodny, czy właśnie dmuchany materac, a więc tutaj na pewno też sobie podejdziemy, albo korzeń kawy, o, tak jak mówiłam o tej kawie. Niestety nie przyszedł nam ten komitet powitalny wyspiarski, niestety nie przyniósł nam miski kawy, a szkoda, bardzo fajnie, bardzo fajna sprawa, ale niestety nie przyszli, a więc co, ja mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się podobał. I do usłyszenia, do zobaczenia. A, i miałam jeszcze powiedzieć, że odcinki w wakacje z tej serii będą w czwartki się pojawiały o godzinie 10, nie o godzinie 14, ale o godzinie 10, gdyż zmieniłam właśnie to, że w wakacje wszystkie odcinki się na moim kanale pojawiają o godzinie 10, więc od zeszłego tygodnia wyspiarskie życie uciekinier pojawia się o godzinie 10 w czwartkę, więc teraz już dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia. Susu!